Legendy kulturystyki przedstawia Grzegorz Gustaw. Witam w kolejnym epizodzie. Opowiem dzisiaj o tym kulturyście, którego ostatnio spotkałem na zawodach Arnold Classic. Jest on uważany za jednego z pierwszych tak zwanych mass monster, potworów masy mięśniowej w kulturystyce. Startował głównie w latach 90. i na początku 2000. To szwajcarski kulturysta mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Jean-Pierre Fuchs, urodzony w roku 1968 Szwajcar, zaszokował świat kulturystyki swoimi rozmiarami, wygrywając Mistrzostwa Świata Amatorów w wadze ciężkiej w roku 1994. Pamiętam dobrze, jak byłem bardzo zapatrzony w jego zdjęcia w amerykańskim wydaniu Flexa. Wówczas startowałem w juniorach, wygrałem Mistrzostwa Polski i no, będąc chudziną, chciałem mieć taką masę mięśniową. Nie wiedziałem jeszcze wówczas, z czym to się naprawdę wiąże. Po tej wygranej Fuchs przechodzi na zawodostwo. Tu trzeba wspomnieć, że w tamtych latach, żeby przejść na zawodostwo, trzeba było wygrać Mistrzostwa Świata Amatorów nie tylko w swojej wadze, ale także całe Mistrzostwa Świata Amatorów, tylko, czyli Open, i tylko jeden zawodnik mógł dostać kartę pro. No nie tak jak dzisiaj, gdzie te karty są rozdawane na prawo i lewo. W swoich pierwszych zawodach w gronie zawodowców w roku 96 IFBB San Jose Pro Fuchs zajmuje 5. miejsce i w tym samym roku jest 8. na Mister Olympia oraz 9. na Arnold Classic. Największy sukces, najlepsze miejsce na Mister Olympia zajmuje w roku 97 i jest to miejsce 7. I w tym samym roku startuje na kilku zawodach z cyklu Grand Prix. W Hiszpanii jest 5., na Węgrzech 5., w Niemczech 8. i w Anglii 9. Rok później 4. bardzo wysokie miejsce na Arnold Classic. Później jest coraz gorzej, jego sylwetka zmienia się przez nadmiar środków dopingujących, ten wydęty brzuch, tak zwany palumboizm od Dave'a Palumbo, znanego kulturysty. No i te miejsca coraz gorsze. W 99 roku w Toronto Pro nie kwalifikuje się nawet na miejsce punktowane. Także na zawodach Joe Vader Pro World jest 12, a na Grand Prix Anglii 16, a ostatnie jego zawody w 2001 roku na Nocy Czempionów też nie kwalifikuje się na miejsce punktowane. Jego karierę kończy poważny wypadek, chyba najsłynniejszy w historii kulturystyki wypadek, kontuzja. Kiedy to w roku 2002 podczas sesji zdjęciowej dla Flexa, podczas przysiadu z ciężarem ponad 300 kg, dokładnie 306 kg, puściły więzadła, kolana, mięśnie zerwane. No jak widać na zdjęciu, aż boli od patrzenia na to zdjęcie, ta kontuzja. Powinno to być przestrogą. Po pierwsze, nie ma potrzeby stosowania tak dużych ciężarów w kulturystyce, chociaż no, to była fotosesja, więc miało to dobrze wyglądać. W takim przypadku można by użyć tak popularne dzisiaj tak zwane fake weights, czyli sztuczne ciężary, chociaż przynajmniej wtedy to było prawdziwe i był to prawdziwy wyczyn z takim ciężarem siadać i no, te zdjęcia były prawdziwe. No, a teraz jest to plaga, to nakładanie tych sztucznych ciężarów, tak jak i przerabianie zdjęć w Photoshopie. No takie mamy czasy. Przynajmniej wtedy no, Jean-Pierre Fuchs nie oszukiwał, tylko naprawdę miał ten ciężar na sztandze. No niestety organizm nie wytrzymał. Tutaj jest to też przestroga, zbyt dużo sterydów anabolicznych czy innych środków powoduje to, że no, mięśnie się rozwijają i siła, ale nie stawy, nie więzadła. Tego się wzmocnić równolegle nie da, czy równocześnie. No i to doprowadzi do
prędzej czy później do poważnych kontuzji. Zresztą wielu zawodowców ulegało bardzo poważnym kontuzjom, no i nie tylko zawodowców. Także tutaj ostrzeżenie, w kulturystyce aż takich dużych ciężarów nie trzeba. Ważniejsza jest technika według mnie i to czucie mięśnia, nie przesadzanie, nie doprowadzanie do ekstremy aż takiej. Jean-Pierre Fuchs przy wzroście 1,80 m ważył na masie około 135-140 kg, a na zawodach około 117 kg. Obecnie, pomimo zakończenia kariery, nadal udziela się w branży, trenując innych zawodników i zawodniczki. Mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o trening Jean-Pierre Fuchsa, podam jego przykładowy trening na mięśnie obręczy barkowej, na mięśnie naramienne. Trening sprawdzony, bo z jego oficjalnej strony na Facebooku, mając podpisany kontrakt z Vaderem, mógł sobie pozwolić na ciekawy sposób trenowania, bo tego samego dnia wykonywał o 6 rano trening klatki piersiowej, o 12, czyli w południe, trening mięśni naramiennych, barków i o 6 wieczorem tricepsy. Tył barków wykonywał razem z mięśniami pleców w inny dzień, co było wówczas dość popularne. Wielu zawodowców tak ćwiczyło. No ma to wiele sensu, ponieważ tylny akton barku aktywny jest przy większości ćwiczeń typu wiosłowania. Fuchs podał na stronie 3 różne treningi, które tutaj podam. W pierwszym wykonywał jako pierwsze ćwiczenie unoszenie sztangielek bokiem. Jedną serię 50 aż powtórzeń. Drugie ćwiczenie to wyciskanie sztangielek nad głowę. 4 serie, w pierwszej 20, w drugiej 8-12 powtórzeń, w trzeciej 6-8, a w czwartej seria ze zmniejszanym obciążeniem, tak zwany drop set, 7-7-7, czyli 7 powtórzeń z większym, 7 z mniejszym i na koniec 7 z małym obciążeniem. Inny trening to jako pierwsze ćwiczenie unoszenie sztangielek lub sztangi do przodu. Dwie serie 15-20 powtórzeń. Drugie ćwiczenie to unoszenie sztangielek bokiem. Dwie serie 12-15 powtórzeń. Trzecie wyciskanie na maszynie Smitha albo na maszynie Hammer Strength. Dwie serie 12-15 powtórzeń. Trzeci trening wykonywany co 3 tygodnie ze względu na dużą intensywność tego treningu. To pierwsze ćwiczenie, wyciskanie na maszynie 6 serii, w pierwszej 15-20, w drugiej 10-12, w trzeciej 6-8 i później 4-6 powtórzeń z wykonywaniem tak zwanego ruchu negatywnego. Dodaje się 30% do maksymalnego ciężaru, który można wycisnąć w 6 powtórzeniach i z pomocą partnera, który pomaga w ruchu pozytywnym, opuszcza się tylko ciężar bardzo powoli przez jakieś 10 sekund, czyli ta metoda treningu, można powiedzieć, heavy duty, ciężkiego obowiązku, znana, opracowana przez Mike'a Mencera. Tak, tutaj bardzo powolne opuszczanie ciężaru w fazie negatywnej, tak, aż 10 sekund, bardzo podobno efektywny trening, co widać zresztą po rozwoju mięśni naramiennych Jean-Pierre Fuchsa. To na tyle w dzisiejszym odcinku Legend Kulturystyki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania. Zostawiajcie polubienia, komentarze. Sugerujcie, o jakich zawodnikach chcielibyście obejrzeć kolejne odcinki, których no mam wiele pomysłów w przygotowaniu. Zapraszam też na stronę, na grupę na Facebooku Legendy Kulturystyki. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Gustaw.